Ty Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury... Kolejne z muzealnych spotkań z historią poświęciliśmy 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej. Konfederacji, która jest bezpośrednio związana z naszym miastem, ponieważ po pierwsze już przed Konfederacją powstała tutaj w kościółku jeszcze drewnianym Piotra i Pawła taki zalążek późniejszej Konfederacji Radomskiej inspirowanej przez Rosjan, która z kolei dała początek Konfederacji Barskiej, a potem już w czasie trwania Konfederacji w roku 1768 mieliśmy pod Kotoszynem w czerwcu bitwę, w zasadzie potyczkę, w której Konfederaci zostali rozbici przez wojska rosyjskie, a rok później Konfederaci najpierw zbierali tutaj kontrybucje z miast, natomiast Rosjanie wpadli do Krotoszyna szukając konfederatów, no i z tym jest związana legenda, najbardziej znana legenda związana z naszym tutaj krotoszyńskim klasztorem, siedzibą dzisiejszego muzeum, że dla uczczenia tej ćwierć tysiącletniej rocznicy organizujemy dzisiaj koncert Jacka Kowalskiego połączony z debatą historyczną na temat Konfederacji Barskiej. Powinienem zacząć od tego, żeby opowiedzieć o Konfederacji. O Konfederacji Barskiej, która jest zupełnie nieznana, zarazem znana jako hasło, zarazem znana poprzez naszych romantyków, jeśli ktoś ich czytuje, czasami znana przez śpiew, bo jest wiele osób, które pamiętają jeszcze, a nawet dziś śpiewają, tak zwaną w Poznaniu niekiedy Konfederatkę, czyli pieśń Konfederatów z pierwszego aktu księdza Marka Juliusza Słowackiego. I wreszcie Konfederację, która jest o tyle nieznana, że na Konfederację składa się czarna legenda, złota legenda Konfederacji i legenda pomieszana, która właściwie nie ma swojego ujścia, nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić w momencie, kiedy człowiek zagłębia się w jej historię. Trzeba przyjąć jakąś opcję, jakiś sposób zgłębiania tej historii. Ja przed laty ponad 20 przyjąłem opcję, żeby o niej śpiewać. Najpierw, żeby śpiewać pieśni konfederackie, potem, żeby o niej specjalnie czytać, zwłaszcza o Konfederacji w Wielkopolsce, bo dopiero w pewnym momencie dotarło do mnie, że to jest coś, co o 150 lat wyprzedza powstanie wielkopolskie i to nie jest takie od coś, tylko to są 4 lata niesłychanie gęstych zdarzeń, wcale nie wyłącznie militarnych. To pierwszy mit i stereotyp, z którym można się zetrzeć, bo przeważnie myśląc, Konfederat ma się, jeśli ktoś ma w ogóle coś w pamięci, to ma się przed oczami i w pamięci postać Konfederata starego, weterana, choćby z pana Tadeusza Maćka Dobrzyńskiego. Maciek stary Konfederat Barski, z siwymi włosami, starą szablą. Otóż to nie jest prawdziwy obraz Konfederacji. Konfederacja była młoda. A to za romantyków żyli jeszcze weterani tej Konfederacji. Konfederacja była młoda, była bardzo żywotna i była przynajmniej ponad w połowie na papierze. I wedle mnie raczej należałoby mówić, że nie była powstaniem. Choć można ją tak określać. Tylko, że powstanie to jest bunt przeciwko zastałemu porządkowi. Powstanie wielkopolskie przeciwko porządkowi pruskiemu. Powstanie listopadowe przeciwko porządkowi Kongresu Wiedeńskiego, który ustanowił takie, a nie inne granice i narzucił takie, a nie inne rządy. Powstanie styczniowe przeciwko wszystkim możliwym sojuszom i rzeczywistości Królestwa Polskiego. A Konfederacja to jest bunt, ale w imię prawa. To jest działanie na rzecz prawa. Na rzecz rewindykacji tego, co teoretycznie jest państwem. No właśnie, teoretycznie. A praktycznie przestaje nim powoli być. I to jest rzeczywiście stowarzyszenie obywatelskie. Tak można by Konfederację określić. Ale o tym jeszcze za chwilę. Należałoby zacząć od tego, żeby powiedzieć, iż bohaterem tej dzisiejszej opowieści będzie Rzeczpospolita w szerokich granicach tuż przed pierwszym rozbiorem, że po śmierci Augusta III każde z magnackich stronnictw chciało reform, ale chciało pod warunkiem, że ono będzie rządzić. Bo reformy zakładały ukrócenie anarchii, czyli ukrócenie rządów wszystkich pozostałych, oprócz tych, którzy będą rządzić. Szlachta posłuszna wielkim panom, jednych usłuchała, a drugich nie i na tron został wyniesiony Stanisław August Poniatowski. Ponad spodziewanie jego samego i stronnictwa Czartoryskich,
którzy chcieli oprzeć się na Rosji po to, żeby wzmocnić Polskę. No tak. Czy to było? Pośród białej nocy petersburskich cieni pod kamienny arkad namarszczoną brwią dama i kawaler jaśnie oświeceni. Ona go objęła, a on objął ją. Ona mu podaje dłoń alabastrową i mu ślinowymi usty daje znak. On zaś pot ociera chustką batystową i z niecierpliwości drżąc powiada tak. Od początku świata do ciebie należy, co zapragniesz, zrobisz z biedną duszą mą. Ona odpowiada, panie kawalerze, udowodnij proszę, udowodnij to. Udowodnię proszę, bo nie bałamucę, uczyń mnie monarchą, świadkiem moim Bóg, że królestwo moje do stóp twoich rzucę, gdybym nieco wyżej ciebie dotknąć mógł. Twoja zatem jestem, panie kawalerze, szczerość twoją szczera pieczętuję łza. Przetrwa nad zabobą serc naszych przymierze, przetrwa złotą wolność, wolna miłość twa. Petersburskich gmachów kamienne jest estwo, czując grozę chwili drżało wszerz i wzdłuż. Otchłań pochłonęła ogromne królestwo, przy nim mieszcząc jeszcze dwoje małych dusz. Otchłań pochłonęła ogromne królestwo, przy nim mieszcząc jeszcze dwoje małych dusz. Spasz kwinem. Cielęta zeszły się do rycerskiego koła i wolnym głosem obwołały królem woła. A wół, dobrawszy grono osób sobie równych, utworzył rząd z udziałem siedmiu grzechów głównych. Dzień w dzień w cielęcym sejmie stawał wóz poszustny, w nim szczeciniaste świnie oraz cap rozpustny. Wół chciał za ich pomocą udrożnić reformy, lecz wobec reform ogół cieląt był oporny. Tym bardziej, że ministrem cnoty i religii był cap, wolnomyśliciel i amator figli. W cielętach zaś zabitych w prawdzie i opasłych jarzyło się zarzewie cnót wciąż niewygasłych. Więc wół, chcąc zmienić zdanie cieląt zbyt sceptycznych, urządził bal z udziałem misiów zagranicznych. Niestety bardzo zraził sobie tym cielęta, a na rzecz misiów stracił rolę dyrygenta. I stał na balu jak purchawa i atrapa wśród ryku misiów cieląt oraz stękań capa. Cielęta nie chcąc tańczyć tak jak misie grały, wbrew cielęcości swej się skonfederowały. Więc mi się w imię ogólnozwierzęcej spory przeprowadziły licytacje ich obory. Tak z balu wyszła pseudoartystyczna klapa i już nie było cieląt, wołu ani capa. Wół to jest ciołek pseudo Stanisława Króla, cielęta to sarmacki lud zrobiony w ciula. Cap oraz świnie to sarmacki szczyt czołówki rozmieniającej złotą wolność na złotówki. A zagraniczne misie, co na bal przybyli, to oświeceni, co jak zwykle pociemnili.
cóż to się dzieje, świat dziwaczeje, czas czasu nie tracić. Wydaje mi się, że trzeba by się skonfederacić. Hej, 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 skonfederacić. Hej, 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 skonfederacić. Hej, hej, wolności dysza, aury zakisza, z roku w rok gorzej. Rzeczpospolita niechaj się chwyta opieki Bożej. Hej, 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 opieki Bożej. Hej, 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 opieki Bożej. Hej, z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed mocą nie umiemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nastrożą, choćby na smokach wojska latające, nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Żadną wilczą jamę nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami staliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy. W dniu 4 kwietnia w Krotoszyńskim Muzeum odbyło się pierwsze w tym roku, a piąte w ogóle wydarzenie z cyklu Muzealne spotkanie z historią. Tematem spotkania była 250. rocznica Konfederacji Barskiej. Tym razem wydarzenie to miało inną niż zazwyczaj formę. Rozpoczęło się ono koncertem w wykonaniu profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktora Jacka Kowalskiego, poety i pieśniarza, historyka sztuki oraz tłumacza literatury stałofrancuskiej na język polski. Następnie odbyło się debata pod tytułem Konfederacji czy żołnierze wyklęci XVIII wieku. Muzealne spotkania z historią to cykl, w ramach którego organizowane są różnego rodzaju wystąpienia na tematy związane z ogólnie pojętą historią, również regionalną. Prelegentami są każdorazowo historycy lub pasjonaci historii. Poszliśmy.